Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Jak 2 Renegade na PlayStation 3. I gram z tego save'a, który ostatnio mi się zbugował. Ci co pamiętają poprzednie odcinki, to będą wiedzieli, o co chodzi. Jak słyszycie, leci muzyka pościgowa w tle, ponieważ przypadkowo potrąciłem Crimson Guarda. I przypomniałem sobie, o co chodziło z tą misją od Brutera. Otóż misja od Brutera jest następująca. Musimy dojść tutaj właśnie do tego miejsca, które widzimy teraz na mapce, za oczywiście wyrocznią. Tak dokładnie do tych czterech kółek, dlatego że tutaj rozpoczniemy pierwszą misję, jeżeli chodzi o pieczęć Mara. Więc warto byłoby tam podejść, bo jest to jedna z najtrudniejszych misji w grze. Nie no, oczywiście żartuję, nie jest może ona aż tak trudna, ale myślę, że ogarniemy sobie ją w trymiga, jakkolwiek to brzmi. Więc wysiadamy sobie z pojazdu, bo nie będzie nam on tu już potrzebny. No i zaczynamy teraz misję. Na samym starcie już jesteśmy atakowani przez Crimson Guardów. Oczywiście przez głupotę zginąłem, bo jak żeby inaczej. Więc o co chodzi w tej misji? Misja polega na tym, że będziemy musieli za pomocą jetboardu podróżować pomiędzy tymi oto tutaj tą oto drogą. Ślepa uliczka, koniec gry. I musimy dojść do tego oto punktu, który widzimy teraz na minimapie. Oczywiście, kiedy zjedziemy z drogi, po której się teraz poruszamy, no to jak widzicie, jesteśmy częstowani, że tak powiem, seryjką. I od razu na hita jesteśmy brani. Ja tu będę starał się tym jetboardem w miarę manipulować, żeby nie było, że kurde, będę powtarzał tę misję 5000 lat. I w złą stronę pojechałem, dlatego się cofamy. Niestety ja tutaj nie pamiętam tej drogi. W sensie, dobra, to brzmi naprawdę słabo, więc może to wytłumaczę inaczej. Po prostu muszę teraz zobaczyć, jak mniej więcej tam się dostać, bo już widzicie, trzy głupie błędy popełniłem, a mogłem to naprawdę szybciej zrobić. Już tutaj władza się dowiedziała o... Oczywiście w lewo, jak najbardziej. Teraz obieramy sobie taką drogę, byleby po prostu jak najszybciej się dostać na sam koniec. Na sam koniec, powtarzam, na sam koniec. Proszę mi nie wchodzić w paradę, panie i panowie. Możemy się jakoś dogadać. Tam mamy końcówkę, widzicie? Tam mamy końcówkę, damy radę. Ale my ich tutaj omijamy. O Jezus Maria. Dobrze. Za trzecim razem. I to jest misja, o której w zasadzie zapomniałem, żeby ją zrobić w poprzedniej sesji. Ale no. Teraz możemy udać się do Vina, do Power Station of course, ponieważ mamy też misję, którą zapomniałem zrobić poprzednim razem, więc mamy teraz powód do powrotu, więc no. Więc udajmy się do tego Power Station. Ostatni raz w zasadzie wam pokażę drogę od A do Z. Czyli wiecie, tą poprawną drogę od punktu A do punktu B. I potem zrobimy misję od Siga, bo jak pamiętacie, poprzednim razem również tutaj rozmawiałem sobie z Sigiem i Sig wyznaczył nam misję w Haven Forest, bo jak wiecie, Sig nasłuchał się historii Daxtera, że Daxter tam wszystkich metalheadów pocisnął i tak dalej,
Więc teraz chcę Six sprawdzić, czy jesteśmy w stanie pokonać niewidzialnych metalheadów, które na nas czekają teraz w Haven Forest. Myślę, że damy radę bez problemu. Dobra. Jedziemy do tego wina i już dojechaliśmy do Power Station. Dzisiaj może nawet uda nam się przejść cały akt drugi. Fajnie by było. To już by wtedy nam akt trzeci został i to by było wsio. To by było na tyle w zasadzie. Siema, siema. Jest i on. Jack! We still got trouble at the strip mine. I think the Baron set me up. Actually, I think everybody's trying to kill me. What are you talking about? Those eco wells the Baron had us drill? It seems he never intended to pipe them into the city grid. It doesn't make any sense! You know, open eco wells will attract more metalheads. You've got to close them off! Now, these plasmite bombs should do the trick. Drop one into each well, and the blast will do the rest. Hey, be careful with that! Plasmite, huh? Cool! How does it work? Ah! I believe this is yours! Hey, not my problem anymore! No, really, I insist! You're the hero! No, Jack's the hero! Oops. Sorry. My bad. Great! Now you've armed the whole lot! Don't move! On second thought, move! Far away! Go through the portal and drop one bomb into each eco well before they all go off! You only have 2 minutes! Więc po prostu Daxter to jest skończony idiota, jak sami zresztą widzicie po cutscence, która miała przed chwilą miejsce. W dużym skrócie, pojawił się Vin w Power Station. Mieliśmy Daxtera, który przez swoją głupotę aktywował bomby, które mieliśmy pierwotnie na spokojnie wrzucić sobie do tych cystern, które tutaj są. Są to cysterny wypełnione Dark Eco, czyli Eco, które przy okazji Jack został skażony. No i co? I musimy teraz te zbiorniki wysadzić. Dlatego, że nasz kochany Baron Praxis, jak dobrze wiecie, ma układ z metalheadami, który polega na tym, że on handluje Dark Eco z metalheadami, by po prostu metalheady nie atakowały miasta. I z tego, co się dowiedzieliśmy z poprzedniej sesji, Baron planuje zdradzić metalheady, czyli technicznie chronimy trochę Barona, ale tym samym chronimy miasta przy okazji. Mimo, że Baron jest naszym tutaj antagonistą, a nie dobrym. Pamiętajmy o tym, że jednak no Baronowi no daleko do dobrej postaci, do dobrego, że tak powiem, charakteru. I zawsze mam, kurde, ale to zawsze problem z tą bombą, nie wiem czemu. Jakoś wciskam to kółko i Jack jakby nie rzuca. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ja naprawdę mam za niski dystans, czy o kij tutaj chodzi w zasadzie. No i tak już zdymałem tą misję, więc trzeba będzie powtarzać, ale przynajmniej wiem, gdzie zdymałem. Więc no. Dobra, ogarnięty ten najcięższy moim zdaniem zbiornik. Teraz tylko już 2 pozostały. 30 seconds left. Then we go boom. We got the fifth well. Only one to go. I ostatni. Gdzie jest ostatni? Dobra. Dobra, mamy to ogarnięte. Powiem szczerze, że to była jedna z tych nie najtrudniejszych misji, ale takich, no,
Ona jest prosta, tylko że czasami po prostu trzeba ogarnąć, powiedzmy, dobrze to jetboardowanie, żeby wiecie, żeby nabrać odpowiedniej prędkości, bo jak widzicie, nie zawsze się udaje doskoczyć i rzucić tą bombą w te cysterny. No ale tak, cysterny mamy ogarnięte, więc do Strip Mine wracać nie musimy póki co. What a brain wreck! Vin sure is scared of metalheads! And for good reason. I've seen what metalheads do when they take a city. The destruction, the killing, the devouring. The Baron's scheming will only result in this city's falling prey like all the others before it. We must replace Praxis before it's too late. I am happy to say that you and your sidekick are causing quite a stir in our fight against the Baron. You hear that, Jack? You're the sidekick! Hey, Wise and Whisket, you, got something itching under your robes? They have ointment for that, you know. It's just my aching bones. We have word the Baron is sending one of his large tanker ships out to the drill platform to pick up a load of ill-gotten eco. Go out to the drill platform through the warp gate and knock out that ship! The Shadow will send a team from the underground to pick up the eco later. Keep up the good work. We're counting on you. Więc teraz dostaliśmy misję od Kora. Jak zauważyliście, Kor troszeczkę coraz bardziej podejrzliwy się robi. Nie wiem. Coś wiecie może w tej kwestii, bo ja nie za bardzo. W każdym razie, mamy Warp Gate przedstawiony na Drill Platform. Tak, bo teraz jesteśmy na Drill Platform. I to jest jedna z misji, która na Hero Mode jest praktycznie niemożliwa do zrobienia. Ponieważ co my tutaj mamy? Mamy tutaj działko, którym teraz będziemy musieli niszczyć uzbrojone metalheady chroniące Dark Eco. A misja, którą teraz robimy, jest taka, że musimy zniszczyć jaja metalheadów, które tam mogliśmy zobaczyć w tle. Chyba to była ta misja. Nie, sorry, pomyliły mi się misje. Tutaj musimy teraz pokonać tych opancerzonych Crimson Guardów. Dlatego, że oni strzegą właśnie zbiorników z Dark Eco. No, jak widzicie, musimy ich 40 aż pokonać. I oczywiście tam Kor powiedział do nas, że jeżeli tam uda nam się powstrzymać metalheadów... nie metalheadów, Jezus Mary, co ja mam z tymi metalheadami? Crimson Guardów, to w nagrodę będziemy mogli zatrzymać Dark Eco, w sensie Underground będzie mógł zatrzymać Dark Eco, czyli wiecie, tam Shadow i ekipa. A dlaczego ta misja w ogóle na Hero Mode jest taka trudna, pewnie się zapytacie. Otóż ci tutaj panowie Crimson Guardowie uzbrojeni i przygotowani na takie oto zabawy, dosłownie, jak widzicie, już teraz odbijają się jak takie piłeczki ping-pongowe, kiedy w nich strzelamy. To na Hero Mode nie tyle co oni się odbijają z prędkością, kurde, Sonika szybkiego jak błyskawica, co jeszcze pancerz, a raczej, znaczy no w zasadzie można by powiedzieć, że to, czym się teraz poruszamy, to jest taki pancerz, no ale dobra. Powiedzmy, ten wózek, w którym siedzimy i naparzamy w tych Crimson Guardów, jest śmiertelny, ponieważ tutaj w momencie, kiedy przechodzimy teraz normalnie grę, nie na Hero Mode, to ten pancerz jakby jest, powiedzmy, nieśmiertelny, w sensie, że ciężko im będzie ciebie pokonać. Na Hero Mode oni nie mają z tym żadnego problemu, co mnie szczerze na przykład bardzo denerwuje, że na Hero Mode ta misja jest tak przesrana. No i dobra, zostali oni pokonani. I tutaj będziemy mieli przy okazji walkę z minibossem. Więc bądźcie na to przygotowani. O, i Skull Gemy będziemy mogli sobie zebrać. Jak miło. Dzisiaj mam nadzieję, że zdobędę trofkę za 500 bodajże 10 albo 530, coś takiego. Szczerze nie pamiętam już tych trofek w Jacku 2 Renegade. Ale ten, widziałem, że Drakej zaczął serię z Jacka i Dextera The Precursor Legacy z kolei.
Więc no, życzę mu tam powodzenia. Wiem, że co prawda Drake nie ogląda mnie, nie jest żadnym tutaj oglądającą osobą mój kanał, ale jednak Drake ja bardzo dobrze pamiętam za czasów właśnie Jacka i Daxtera. Bardzo lubię u niego tę serię oglądać. W sensie tą starą, jak nagrywał jeszcze z PS3. Nie wiem jak obecna, ale będę musiał sobie ją mniej więcej obczaić. Jak słyszycie, leci teraz muzyka Barona Praxisa, czyli muzyka pierwszego bossa z tam drugiej sesji nagraniowej. Otóż, jak wiecie lub nie, lub nie wiecie w sumie, to ten właśnie pojazd, z którym teraz walczymy, to jest miniboss w Drill Platform. I musimy go teraz się pozbyć. Nie wiedzieć czemu w ogóle twórcy dodali tutaj muzykę Barona Praxisa, ale no. Powiedzmy, że staram się to w miarę zrozumieć. No. I co jeszcze chciałem w zasadzie powiedzieć? Bo coś chciałem jeszcze powiedzieć. A! Jeżeli chodzi o tę misję i moje wspomnienia, jak grałem za pierwszym razem w Jacka 2, to muszę przyznać, że ta misja jakby nie była jakoś super trudna. Przynajmniej ja nie przypominam sobie, żebym miał z nią jakieś problemy. W miarę szybko da się ją zniszczyć, tą misję. I co teraz? Bo już dojechałem. Dobra, tędy muszę iść. Widzicie, ja powoli zapominam, o co w tej gierce chodziło. Po prostu mam taką sklerozę, ale zauważyłem, że tutaj jest jeszcze jeden pojazd. Ta, jest jeszcze jeden pojazd, czyli będzie druga runda z tym pojazdem, więc spoko. Jestem ciekaw, jak w tym roku zrobię serię z Hero Mode, czy uda mi się przejść tę misję. Bo ona jest naprawdę mega trudna. I niektórzy nawet mówią, że ona jest prawie że niemożliwa do przejścia. Znaczy, na pewno komuś się udało, ale wiecie. Znacie mnie doskonale i wiecie, że ja nawet w niektórych łatwych momentach potrafię tak failować przez klątwę, jaka czasami spada na mnie w trakcie let's play. Więc zobaczymy jak mi pójdzie, zobaczymy. Chciałbym, żeby poszło wszystko git. Ale jak pójdzie, to się wszystko okaże w praniu. No i nie muszę chyba wspominać, że po skończeniu Jacka 2 z automatu lecimy na Jacka 3, no nie? Polecimy od razu, żeby zachować tą ciągłość fabularną w serii Jack and Daxter. Plus prędzej czy później i tak bym musiał zrobić Jacka 3, więc myślę, że już lepiej zrobić to prędzej, póki mam ochotę, niż żebym potem zwlekał z tym. Dobra. Tu jest jeszcze działko. No dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze kurde, ty nie dymisz? Znaczy no niby tam coś dymi, ale no. Słabo dymi. Czyli znaczy, że słabe mu ataki zadaje. Dobra, odleciał. Rozpadł się frajer. No i teraz dostaliśmy trofkę przed chwilą Sunken Ship, więc misję mamy jak najbardziej zaliczoną. No i przy okazji zrobiliśmy dwie misje, które powinienem już w poprzedniej sesji zrobić, ale jak widzicie, zapomniało mi się o tych misjach. Możemy iść teraz do Onin, aczkolwiek my do Onin nie idziemy jeszcze, ponieważ mamy teraz misję w Haven Forest od Siga. Szybkie przypomnienie dla osób, które być może nie widziały poprzedniego odcinka z tej sesji, ponieważ jak wiecie, no ja te dzielę odcinki na tam 20, czasami 30 minut, rzadko kiedy 40 minut, bo na razie tylko w całej serii jeden 40-minutowy się pojawił. Więc tak, Sig w poprzedniej sesji, kiedy działy się tutaj różne dziwne anomalia z błędami, że miasto mi na przykład zniknęło, w barze Hip-Hop usłyszał historię Daxtera, że Daxter tam nie ma żadnego problemu z metalheadami, że przecież wszystkich może na pstryknięcie palca pocisnąć. No i
tutaj powiedziałem nawet poprzednim razem radę do Daxtera, żeby jeżeli chce gadać głupoty, to najlepiej niech się zamknie, dlatego że przez głupotę Seek oczywiście sobie dopowiedział nie wiadomo co. I to nam zwiastuje kolejną misję właśnie w Haven Forest, że musimy pozbyć się niewidzialnych metalheadów. To jest takie krótkie streszczenie tego, co było poprzednim razem. A teraz widzimy się przed bramą do Haven Forest. Ubolewam nad tym, że jest już dzień. Ponieważ tą misję najłatwiej robi się w nocy, bo wiecie, metalheady łatwo jest dostrzec, te niewidzialne, w nocy niż w dzień. Ale myślę, że jest to jak najbardziej do ogarnięcia. Myślę, że nie będzie chyba aż takiego problemu. Aczkolwiek pamiętajcie, ja się mylić zawsze mogę. Zawsze i wszędzie mylić się oczywiście mogę. I widzę, że wszystko się fajnie, dobrze, doskonale nagrywa, więc oby tak dalej. Bo muszę co jakiś czas sobie sprawdzać monitor, czy aby na pewno wszystko dobrze się nagrywa. Żegnaj Mountain Temple, świetna lokacja. Przywitajmy soundtrack z Haven Forest. Lokacja, która mnie uspokaja. Serio, jest to świetna lokacja. Jest jeden minus tych niewidzialnych metalheadów, wiecie jaki? Taki, że nawet, że możemy ich nie dostrzegać za dnia. Chociaż jak widzicie jest lekki cień tego, tych metalheadów. To jednak, kiedy one cię zauważą, to one nagle stają się bardziej widoczne niż niewidzialne. Dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia, po prostu to są debile i już. A teraz... Nie tą broń. Trzeba zebrać Skull Gemsy, ponieważ one nam się naprawdę bardzo przydadzą do platynowej trofki, of course. I swoją drogą, jeżeli sobie odpalicie mapę, tutaj tylko wam pokażę szybko, Haven Forest, tak właśnie mapa wygląda. Musimy 27 ich jeszcze pokonać. Tam widzę, że się u góry pojawił frajer. O, tutaj są jeszcze. Siemanko, siemanko. Witam w mojej kuchni. Witam w moim lesie, bombaskim lesie. Świetnym. Ty no, Skull Gemsa to ja bym w życiu nie ominął. Ja takie świecące rzeczy to jako pierwszy zbieram. Gdybym mógł w życiu takim realnym zbierać takie rzeczy, to ja byłbym pierwszym kolekcjonerem takich rzeczy. Kurde, ale trzeba będzie ammo do blastera potem znaleźć w skrzynkach. Ale to jest, myślę, że kwestia tam paru minut, żeby odnaleźć te skrzynki. Zasrane. Ty on... What the fuck? Dwa Skull Gemy z niego wypadły? Chyba, że od razu dwóch naraz zabiłem. No raz sprawdźmy może, czy tutaj... są jeszcze tutaj do ogarnięcia. Nie, w tym terenie już mamy oczyszczone, więc możemy stąd spadać. I lecimy na drugi teren. Haven Forest. Czyli za tą oto właśnie... Ej, noc zapada. O, ale łatwo było ich dostrzec, ale to było piękne, nie? Ale to było piękne, dobrze, że oni tutaj się pojawili od razu, ale frajerzy. Naprawdę, współczuję im takiego intelektu. Współczuję im za taki intelekt, że tak se powiem. O, kolejny. Myślałeś, że co, przede mną uciekniesz? Wolne żarty, ziomek. Oczywiście nie muszę mówić, że kiedy zginę, no to cała misja od zera. Więc wypadałoby wręcz. Widzę tutaj metalheadziki. Ja se was ominę w taki bardzo świetny sposób. Oj, oj, to jestem w dupie teraz czarnej. W czarnej dupie jestem, dlatego że nie ma skrzynek, a ja chciałbym się wyleczyć.